Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Minęła godzina 9.30. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w studiu Radny Klubu Zielona 2020. Andrzej Brachmański, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, znowu upał, kurde. Ale to dobrze chyba. Ja nie żyję, to dla mnie za gorąco. Wie pan, upał powinien być o tej porze nad morzem, zimą śnieg powinien leżeć w górach. No tak, to powinno być cały czas umiarkowane. Co do tego drugiego wariantu zgadzam się absolutnie. Śnieg mi w Zielonej Górze absolutnie nie jest nigdy potrzebny. W górach i owszem, no, ktoś ma ochotę. Umiarkowane, nie ktoś takie. Ale jest gorąco, z drugiej strony ludzie mają sezon urlopowy, cieszą się. Gdyby padało, też byśmy sobie ponarzekali trochę. Gdyby było 15 stopni mniej, też część byłaby niezadowolonych. Nigdy nikomu nie dogodzimy pod względem pogodowym. Chociaż wie pan co, jeden taki znany bardzo geograf zielonogórski, człowiek już emerytowany, kiedy z nim miałem okazję porozmawiać, on prowadzi takie zeszyty, w których robi swoje zapiski meteorologiczne z ostatnich kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o klimat w Zielonej Górze. I generalna refleksja, spoglądając na te zapiski, jest taka, że w zasadzie średnią temperaturę w roku zawsze mamy taką samą. Z czego można byłoby wywnioskować, że jeśli teraz mamy potężne upały, to przynajmniej zimne. Mrozy będą zimne, bo musi się to wyrównać. Ale to tak kiedyś mówiono, że jak jest upalna zima, to jest, znaczy, przepraszam, upalne lato, to jest mroźna zima. To tak starzy ludzie kiedyś mówili. Natomiast ten pan wskazywał na to bardzo wyraźnie, że jeśli uśrednimy sobie temperatury z ostatnich tam właśnie kilkunastu lat, to zawsze one są takie same, być może jest stopień Celsjusza w jedną bądź w drugą stronę. Więc może trzeba się zacząć szykować. Do zimy. Do zimy, kto wie. Dobrze, kurczę, piasku z nadmorza trzeba przywieźć. Włodarze miasta będą mieli problem, bo przecież wczoraj historyczna chwila stało się faktem, że jesteśmy od 1 stycznia nową, wielką, zieloną górą. W zasadzie ministrowie wczoraj no, tam specjalnie dużo pracy nie mieli nad tym, co zostało im w porządku obrad przedstawione, zaopiniowane pozytywnie, wcześniej przegłosowane. Od 1 stycznia żyjemy w dużo większym mieście i dlatego mówię, że może być problem, jeśli będzie ta zima sroga, no bo odśnieżania będzie jakby trochę więcej. No tak, ale przecież te drogi też kiedy oczywiście. W gminie Zielonego, więc ja to nie widzę takiego straszenia. Natomiast powiem tak, no ja nie bardzo chciałbym, żeby ta wczorajsza data była tą historyczną, tak jak się to wszyscy czyli lepiej 1 stycznia 2015? Ja tak uważam, że 1 stycznia 2015 to jest ta właściwa data. Wczoraj to jest tylko pewien dokument, pewna zgoda, nic z tego, znaczy dużo z tego wynika, ale uważam, że daty powinny być takie widoczne, tak, że jakbyśmy kiedyś wracali do tego, kiedy powiększyła się Zielona Góra, ja zaraz o tym pewnym powiem. Uważam, że to powinien być 1 stycznia, bo to jest ciąg, bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że data referendum, która dla mnie jest zdecydowanie ważniejsza, bo tak naprawdę Rada Ministrów wczoraj tylko przyklepnęła wolę mieszkańców wyrażoną w referendum i w konsultacjach, więc tak naprawdę to nie Rada Ministrów wczoraj coś historycznego dokonała. Historyczna data to był 18 maja. No i druga, 1 stycznia 2015. Jak jeszcze wejdę w słowo, to powiem panu, niektórzy twierdzą, że te lata z czwórką dla Zielonej Góry są wyjątkowe, bo mamy za każdym razem okrągłe rocznice. Wystarczy spojrzeć na zielonogórskie zagłębie kabaretowe, które ma 30-lecie, kabaret Ciach 20-lecie, ZOK 40-lecie, do tego jeszcze ileś placówek oświatowych ma swoje 10-lecia okrągłe, mamy MZK, które ma okrągłą rocznicę. Zresztą ładną wystawę zrobił pociąg. Zresztą, tak. I więc dlatego to te lata z czwórką mogłyby być za jakiś czas bardzo, bardzo sympatyczne, ale oczywiście... Kurde, czego to ludzie, na co te ludzie nie zwracają uwagę? W życiu bym na to nie zwrócił. Niektórzy zwracają uwagę jak widać, na takie detale. Badacze Pisma Świętego. Natomiast od 1 stycznia formalnie będziemy Nową Zieloną Górą i pewnie od tego czasu będziemy liczyć te okrągłe kolejne lata, kiedy to miasto powiększyło się solidnie. No i mam nadzieję, pewnie podobnie jak pan i wszyscy mieszkańcy, że systematycznie będzie się rozwijać. Chciałem się, że się systematycznie będzie rozwijać, bo to jest olbrzymia szansa. Teraz powiem tak, no, mnie trochę razi taki, dwie rzeczy mnie rażą tym wszystkim. Pierwsze to używanie takiego słowa Wielka Zielona Góra, nie? Nagle się pojawiło, nie wiadomo dlaczego. Ja wiem, że ona jest większa, ale do wielka to jeszcze dużo brakuje, do takiego prawdziwego pojęcia wielka, no to Great Apple, Nowy Jork, możemy powiedzieć, że jest wielki, tak? Więc wolą być, że jeżeli już to powiększona Zielona Góra. I drugie trochę mnie razi taki, wczoraj na portalach społecznościowych po tej informacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, taki trochę się triumfalizm pokazał. O Jezus, co to się nie stało. Ja myślę, że mamy prawo do radości, ale też trzeba sobie, największe prawo do radości ma oczywiście prezydent i jego współpracownicy, bo to jest ich pomysł przeprowadzony konsekwentnie. Muszę powiedzieć, że kiedy po referendum odbyło się takie spotkanie w gabinecie prezydenta i on zaprezentował nam
taki pomysł, żeby jednak przeprowadzić to nie jak wtedyśmy to przewidywali od 1 stycznia 2016, od 1 stycznia 2015, to ja byłem bardzo sceptyczny, bo uważałem, że to się nie uda. Więc tym większe gratulacje do prezydenta, bo zrobił coś, co wydawało się, że jest niemożliwe, tak? W świetle przepisów tak szybki. Niektórzy twierdzą, że Janusz Kubicki ma szczęście do tych rzeczy niemożliwych, aby je realizować, bo najpierw, przypomnijmy sobie, perypetie z basenem, kiedy jego pierwsza kadencja nastała, okazało się, że można, że udało się. Teraz mamy kwestię procesu połączeniowego, o którym mówiło się od wielu, wielu lat. Za każdym razem ktoś zabierał się za to, ale nie do końca konsekwentnie, nie do końca tak jakby chciał, aby ta rzecz zrealizowała się szybko. No i proszę. Ja się uważam, że dobrze jest, jeżeli ktoś, kto nami rządzi, ma szczęście, tak? Bo wielu jest, na pewno jest dobrych menadżerów, tylko gdzieś tam miało życiowego pecha. Zresztą taki dowcip mi się zaraz przypomniał. Jest nabór na stanowisko w korporacji, wielkie, sporo tych plików, podań. Wchodzi headhunter, stwierdził, że za dużo, od razu wyrzucił, przedarł połowy, wyrzucił do kosza. No to jego towarzysz się pyta, ale dlaczego wyrzuciłeś wśród tych połowy wyrzuconych, mogli być doskonali menadżerzy. No to on mówi, no nie potrzeba nam pechowców, tak? Trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście, więc myślę, że to szczęście w porównaniu z dobrym nosem menadżerskim Janusza Kubickiego jest fajne. Natomiast wracając jakby do tego wątku przerwanego, ten proces się zaczyna, on będzie trwał wiele lat, będzie trudny i na pewno czeka na tej drodze niejedno rozczarowanie, niejeden trudny moment. Myślę, że niejeden raz, niejeden mieszkaniec powie, przecież to nie tak miało być, tak? To nie będzie droga jednej wielkiej szczęśliwości. No, jakby naturalną sprawą jest to, że jeśli ktoś mieszka gdzieś w Barcikowicach i ma dziurawą drogę, to ta droga nie naprawi się. Ale też nie musi mieszkać w Barcikowicach, często wystarczy, że mieszka na Jędrzychowie. Oczywiście, że tak, ale jeśli ci ludzie w gminie, bo bardzo często oni do tego tematu podchodzili w ten sposób. Gmina nie zrobiła nam, czy władze gminy, nie miały pieniędzy, no co tu dużo mówić, na to, aby dokonać tych remontów. Nie zrobili nam tego, może teraz się w końcu uda. 40 lat temu, zaraz jak Niemcy się wyprowadzili stąd, ktoś naprawił tą drogę i ona tak jak była, to taka jest. Więc niektórzy na to liczą. Na takie ale mają detale. Prawo. Znaczy ja myślę tak, że jeżeli szczęście Janusza Kubickiego i jego ekipy nie opuści, to uda im się zdobyć ten cały miliard złotych. Czy ten proces przeprowadzić, zdobyć takich pieniędzy na inwestycje, a wtedy to rzeczywiście będziemy odczuwali szybko to połączenie. Natomiast nawet jeżeli to będzie szybko, te duże inwestycje na pewno pójdą, kanalizacje, bo tu już wiemy, że tam pójdą inwestycje z ZIT-ów, drogi, to tak, ale zawsze zostaje taki element tych rzeczy drobnych, które przy tych wielkich nie zawsze udaje się załatwić. Myślę, że wielu mieszkańców, powiedzmy, no, przepraszam, w cudzysłowie, u Starej Zielonej Góry, też może powiedzieć, ale u mnie to jest niezałatwione, tam to jest niezałatwione, więc takich sceptycznych głosów pewno będzie więcej i trzeba się nastawić na to, że to nie będzie proces szczęśliwości, jednej wielkiej szczęśliwości. Ale ja myślę, że ekipa Janusza Kubickiego jest młodą ekipą i mają przed sobą jeszcze sporo, że tak powiem, lat i sporo energii tej młodzieńczej na to, żeby ten proces przeprowadzić. Oczywiście to wszystko zależy od mieszkańców Zielonej Góry, czy zechcą tej ekipie powierzyć kolejne lata, tak? Ale gdyby tak się stało, to myślę, że ta ekipa ma ten, to przepraszam za takie niedobre angielskojęzyczne wyrażenie, ma ten power, żeby to przeprowadzić. No i myślę, że mamy prawo się cieszyć, chociaż należy pamiętać, czy mieć z tyłu głowy, że to proces prosty nie będzie. No i nie da się ukryć, że na razie, zanim do tego wszystkiego dojdzie, zanim będziemy wiedzieli, kto też będzie rządził Zieloną Górą przez następne lata i kto będzie się z tym wszystkim musiał borykać, trzeba mieć na uwadze sam element wyborczy, który ma nastąpić w Zielonej Górze i nie wiadomo kiedy. Ja wczoraj słyszałem o wariancie, że może jednak udałoby się przeprowadzić najnormalniej w świecie te wybory, tak jak były one planowane wcześniej, czyli zgodnie z kalendarzem nawet w listopadzie. Czy jest jakaś taka ścieżka, bo proszę przypomnieć sobie, że jak w roku 2009 powoływano nowe szczeble samorządu, czyli powiat i województwo, to tam też wtedy powiat i województwo powstawały od 1 stycznia 2009, ale wybory do powiatu i do samorządu województwa odbyły się wcześniej. I już 1 stycznia te organy tych województw i powiatów były ukształtowane. Jak się spotykam z moim przyjacielem Andrzejem Bocheńskim, to zawsze się śmiejemy, że on został marszałkiem gdzieś w okolicach, w październiku 2008.
I ponieważ, a ponieważ samorząd powstawał od stycznia 2009, to on przez te 2,5 miesiąca pracował jako marszałek województwa za darmo, nie? Bo jeszcze nie było podstaw prawnych do wypłacania pensji ani jemu, ani urzędnikom tworzącego się Urzędu Marszałkowskiego. Więc jakiś precedens jest i jakieś przepisy w tej sprawie już istnieją. I kto wie, czy one nie byłyby wygodniejsze dla wszystkich. Znaczy, powiedzmy, nazwijmy rzecz, to byłoby logiczne i rozsądne, a ja myślę, że... Tym bardziej, że tu mamy trochę inne terminy, jeżeli jeszcze raz wejdę w słowo, bo jeśli to byłby termin listopadowy, nawet zaprzysiężenie prezydenta, które odbywa się bez względu na to, kto jest w danym momencie prezydentem, ono odbywa się wtedy w grudniu, czyli potem jest ten okres świąteczny, więc tak na dobrą sprawę płynnie mogłoby to minąć. Ja zawsze mówię, że to byłoby rozsądne, a w polityce, w polskiej polityce najbardziej nam brakuje rozsądku tak, i logicznej, więc myślę, że może to się uda. Ja też uważam, że to byłby najlepszy moment ze względu na to, że nie trzeba by dwa razy kampanii prowadzić, koszty byłyby zdecydowane. Liczymy pieniądze, tak? Więc koszty byłyby mniejsze i taki okres zawieszenia też byłby zdecydowanie mniejszy, bo jednak gdyby te wybory miały być tak, jak ktoś tam mówił w marcu, to jednak jest ten okres tworzenia budżetu, a więc prowizorka budżetowa. Dzisiaj nie wiadomo, na jakiej podstawie by to miało być robione, czy tylko budżet narzucany przez Rio, a wiadomo, że ten budżet narzucany przez Rio uwzględnia tylko wydatki bieżące, nie inwestycyjne, więc już jest pewien problem. Potem jest 3 miesiące takiego zawieszenia, potem rozruch i tak naprawdę nam pół roku ucieka, więc myślę, że logiczne byłoby, żeby to spróbować przeprowadzić 16 listopada razem z wyborami samorządowymi w całej Polsce. No podejrzewam, że jeżeli jest taka możliwość prawna, to na pewno będą starali się politycy ją wykorzystać. Ale ja mam w Polsce jest duże, odkąd był tu kiedyś taki prawnik, który się nazywał Falandysz, i który, że tak powiem, zaczął interpretować przepisy oczywiste w sposób nieoczywisty. Wszyscy prawnicy to robią, to też nie ukrywają. Nie, ale przed nim tego jakoś nie było. Nie? Były rzeczy prosto oczywiste. W związku z tym ta falandyzacja prawa, taka tendencja do naginania prawa w Polsce jest bardzo mocna. I to jest niedobre, tak? Bo ja myślę, że każdy gdyby powiedział, proszę pana, co jest logiczne? No logiczne są wybory 16, nie? No czy jest jakaś podstawa prawna? Jest jakaś podstawa prawna, można się powołać na kazus wyborów samorządowych przy tworzeniu powiatów i tego. I można by to zrobić, nie? Ale to wie pan, no tak, chociaż z drugiej strony, jak w starym dowcipie o amerykańskim prawniku, co to swojego syna opieprzył za to, że zbyt wcześnie sprawę skończył, bo żyje się z prowadzenia sprawy, a nie z jej rozwiązania. Więc też może tutaj być różnie. Ale powiem tak, bez względu na to, jak będzie, to jest wszystko bieżące, nie brzydkie słowo, to są sprawy bieżące, tak. Bez względu jak będzie, to jeżeli ktoś za 10, 20, 50 lat spojrzy na to, to te wszystkie drobne rzeczy, o których teraz rozmawiamy, znikną. Tak? Oczywiście, będzie tylko jedna rzecz. Nie będzie na to zostanie uwagi. Tylko jedna rzecz. 1 stycznia 2015 roku Zielona Góra się powiększyła w sposób znaczący, a wtedy też ludzie już za te 50 lat odpowiedzą sobie, czy to powiększenie w sposób znaczący wpłynęło na rozwój Zielonej Góry, czy stało się kamieniem u nogi. Ja myślę i wielu moich kolegów z klubu Zielona 2020, Andrzej Bucheński czy Filip Gryko, jesteśmy przekonani, że to będzie właśnie ten taki odpalenie pierwszego stopnia rakiety, jak to w Saturnie 3 stopnie, tak, czyli danie takiego mocniejszego kopa do rozwoju Zielonej Góry. To teraz troszeczkę chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o dużej polityce, a właściwie o tym, co dzieje się na tak zwanej lewicy. Pański kolega, nie ukrywajmy, Leszek Miller, były kolega partyjny, dogaduje się teoretycznie z Januszem Palikotem. Mówię teoretycznie, bo panowie, tu też jest dynamiczna sytuacja. Jakiś miesiąc temu wychodzą, mówią, dla dobra lewicy, kraju, Polski, miodem i mlekiem płynącej, łączymy siły. Mijają tygodnie i panowie takie sobie pstyczki przez cały czas. Wczoraj wychodzi Leszek Miller i ze swoim takim sympatycznym uśmieszkiem, lekko ironicznym mówi, niech się lepiej Palikot nie odzywa, tak w największym skrócie, bo czym częściej zabiera głos, tym trudniej będzie nam podjąć jakiekolwiek decyzje połączeniowe. Myśli pan, że te tak dwa mocne charaktery są w stanie uzgodnić cokolwiek na lewicy, czy powiem czy tak, no ja już jestem poza sojuszem Lewicy Demokratycznej. Koledzy zrobili wszystko, żeby mnie tam nie było i wypchnęli mnie skutecznie. Więc nie chciałbym komentować wewnętrznych spraw.
Ale nie mówię o wewnętrznych sprawach. Czy istnieje taka możliwość? Teraz po prostu powiem tak, ja mam trochę powiem inny punkt widzenia. Otóż pytanie zasadnicze brzmi, czy w Polsce w ogóle jeszcze jest miejsce na lewicę? I czy jest miejsce dla partii lewicowej? Oczywiście najbardziej powierzchowna odpowiedź brzmi, tak, jest miejsce, no bo ludzie są lewicowi i tak dalej. Zresztą tak dzieje się we wszystkich ugruntowanych demokracjach europejskich. No właśnie chciałem powiedzieć, że tylko w europejskich. To nie jest model powszechny, że wszędzie są partie lewicowe, tak? Ja jestem coraz niestety bardziej ze smutkiem przychylam się do tezy, że w Polsce wcale nie musi być partii lewicowej. Wie pan, no nie ukrywajmy, jeśli tak spojrzymy poza zapisami programowymi partii, a skupimy się na realnym działaniu, które przekłada się na konkretne głosowania, to o tej lewicowości możemy mówić zarówno na prawicy, jak i na lewicy. Gdzieś nastąpiło takie pomieszanie z poplątaniem i nie ma tej wyraźnej linii ideologicznej. Ona jest gdzieś w nazwach, gdzieś w hasłach, natomiast w działaniu efektywnym nie ma. Ale proszę zobaczyć, że w Europie ta ideologiczna jakby podstawa działania partii zanika na rzecz pragmatyzmu. Popatrzymy na Francję, Włochy, Niemcy, Czechy. Może Czechy najmniej, tak? To tak naprawdę spór coraz mniej, jest coraz bardziej w środku, dotyczy rzeczy coraz drobniejszych, nie ma już tych wielkich ideowych sporów. I tak z drugiej strony, jak na to rzecz też patrzymy, to coraz więcej widzimy, że jednak scena polityczna jest zawłaszczana przez partie, nazwijmy to, centroprawicowe. Tak? I w Polsce może stać się dokładnie tak samo. Z czego to się bierze? No to się bierze z globalizacji i z wielkiej przewagi dużego kapitału. I z upływu czasu też, z tego prostego względu, że oto jeszcze kilkanaście lat temu Polacy, wiadomo, że wychodząc z systemu totalitarnego, jak niektórzy mówią, czy z systemu socjalistycznego po prostu, ci zachłyśnięci tą demokracją i tym wszystkim, co wiązało się im z powiewem Zachodu, mogli bardzo jasno i klarownie się podzielić. Ci są byłymi komunistami, postkomunistami, socjalistami, ci są bardziej prawicowi, bo z nimi walczyli. Łatwo było się identyfikować i polaryzować jakby nastroje wewnętrzne. Oczywiście, że było powierzchowne, ale to trwa do tej pory. No widzi pan, no ci, którzy wtedy doszli w jakimś sensie do władzy, a nadal w tej władzy są, mówię o liderach największych partii w tej chwili, oni wyraźnie podkreślają za każdym razem swój rodowód prawicowy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy młodego człowieka to interesuje. Wielu młodych ludzi to, co działo się w latach 80. w Polsce, to jest już historia. Tak, tylko że spójrzmy też na to, tak, kiedyś przez cały XX wiek jakby funkcjonowało takie powiedzenie premiera Clemenceau, premiera Francji w czasie I wojny światowej i jednego z współtwórców traktatu wersalskiego, który mówił w ten sposób, kto w młodości nie był socjalistą, ten na starość będzie skurwysynem. Przepraszam, że cytuję, ale cytat jest dosłowny. Inaczej mówiąc, w wieku XX młodzież była bardzo lewicowa. Te wszystkie nawet ruchy, te hipisowskie, one się wywodziły z pewnej ideologii lewicowej, z takiego hasła, że jesteśmy ludźmi, wszyscy powinni sobie pomagać, z pewnej solidarności społecznej. No wielu intelektualistów na świecie zachłyśniętych trockizmem, jeśli można mówić. Czyli byli lewicowi. A teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje w Polsce teraz. Otóż teraz, jeżeli popatrzymy na przykład na chociażby na elektorat Korwina-Mikkego, to patrzymy, że to jest elektorat bardzo młodzieżowy. Inaczej mówiąc, młodzi ludzie zatracili wrażliwość na potrzeby innych. Narasta w młodym pokoleniu pewien egoizm i pewne zachłyśnięcie. Tak, liczę się ja tu i teraz. I pewne zachłyśnięcie prawicą. No dobrze, niech tak będzie. Pewne zachłyśnięcie ideologią prawicową. Jakokolwiek by ona nie była, od mocno skrajnie prawicowej do centroprawicowej. Więc ta ideologia lewicowa nie jest obecna w młodym pokoleniu. Młodzi ludzie jakby nie widzą tej potrzeby solidarności społecznej, pomagania innym, a to się przekłada na wyniki wyborcze. Ci młodzi ludzie są przekonani o tym, że ci ludzie, którzy stoją, załóżmy, za Korwinem-Mikke, jeśli pan go wywołał, są w stanie coś zmienić i oni są przeświadczeni o tym, że ta partia może być skazana na sukces. Kiedy jakiś czas temu jeden młody działacz partii pana Korwina-Mikke
próbował mnie umówić, czy proponował mi rozmowę z jednym z wiceprezesów tejże formacji politycznej, mówi do mnie w ten sposób: proszę pana, ten człowiek za półtora roku będzie posłem, więc warto z nim porozmawiać. On przyjeżdża z drugiego końca Polski, myślę, że to może być dla pana atrakcyjne, bo on będzie posłem. Znaczy to jest, ale... Ale widzi pan, no on patrzy, ja mówię o pewnym mechanizmie, on patrzy, nie wie przecież, co się wydarzy za półtora roku, tak? No bo skąd ma o tym wiedzieć? Natomiast uznaje, jest przeświadczony o tym, że oni stanowią realną siłę polityczną. Aha, bo to rzeczywiście zaczyna być realna siła. Znaczy to jest przesunięcie na prawo jest bardzo mocne. Ja sobie potrafię wyobrazić, wracając jakby do początku naszej rozmowy, ja sobie potrafię wyobrazić polską scenę polityczną bez partii lewicowej. Potrafię sobie wyobrazić... Rozumiem, że to jest kwestia również pewnej globalizacji i zdobycia przez wielki kapitał już nie tylko rynków zbytu, ale również rzędu dusz. A wielki kapitał do tej pory się nie zajmował jakby ideami, przepraszam, tylko zdobywaniem rynków. Teraz jakby mamy też w drugą stronę, już mamy uzasadnienia ideologiczne, dlaczego ten wielki kapitał powinien być. Ten wielki kapitał dzisiaj rządzi państwami. To nie rządy rządzą, tylko tak naprawdę wielkie korporacje, czego najlepszy przykład jest Ukraina i relacje z Niemcami. Także rząd pewno by chciał te relacje z Rosją jakby obniżyć, natomiast naciski wielkich koncernów to się ostatnio cały czas potężne, mówią, są potężne. Więc mamy do czynienia z taką tezą, którą można by ją postawić. Nie wiem, czy ona się sprawdzi, tak? Że wiek XXI będzie wiekiem indywidualistów, wiekiem ludzi, którzy będą grali egoistów, czyli grających tylko na siebie. A tym samym być może w Polsce zmierzchiem i będzie wiekiem prawicy. Natomiast oczywiście nic w historii nie jest stałe i to pewno w którymś momencie wywoła kontr ofensywę, czy odwrócenie w drugą stronę. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że pierwsze oznaki jakby tego już mamy. Jak ja czytam Gazetę Wyborczą i jej teraz ostatnio teksty o tym, jak powinien się zachować wielki kapitał i że banki jakby powinny patrzeć społecznie i porównuję te teksty z tekstami sprzed 25 lat pisanymi przez tych samych ludzi, no to przecieram oczy ze zdumienia. Tak więc jakby już też to na tym etapie też ewolucja następuje. Zagrożenie ze strony wielkiego kapitału zostało sobie uświadomione. A czy to uświadomienie przełoży się, i tu wracamy znowu do naszej, na głosy wyborcze i na jakąś ideologię partyjną, no to na to chyba dzisiaj za wcześnie. Podobnie jak pan mówi, że być może, bo jest pan w stanie sobie wyobrazić polską scenę polityczną bez partii lewicowych, ja panu powiem, że od kilku lat jestem przekonany, że za jakiś czas w samorządach nie będziemy mieli ugrupowań partyjnych i w końcu będzie tak, jak powinno być, czyli będzie to wszystko samorządne. Takie rzeczy dzieją się już w tej chwili w Polsce i niekoniecznie szczyt partyjny. To się nigdy nie uda na poziomie dużych. Jest to oczywiście bardzo trudne, natomiast myślę, że można, może to jest taki trochę zbyt idealistyczny model. To jest możliwe na terenach dużych. Muszą być. Oczywiście te ugrupowania na terenie dużym nie muszą się nazywać partiami, mogą się właśnie chować pod nazwami samorządowymi, stowarzyszeń i tak dalej. Ale de facto to będą cały czas organizacje o sensie partyjnym, bo oczywiście my możemy się zrzymać na polityków, możemy się zrzymać na partię. No, ale oni tak będą przez cały czas. Ale tak jak kiedyś Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, ale póki co nikt nie wymyślił lepszego. Tak samo można powiedzieć, że system partyjny jest najgorszym ze sposobów reprezentowania interesów ludzi, ale póki co nic lepszego nie wymyślił. Dużo czasu nam uciekło. Mieliśmy porozmawiać o grillowaniu, o pięknej pogodzie, o palaniu się, zwiedzaniu Polski. No ale to nie udało ja się. Jestem autorem tej rozmowy. Może uda się następnym razem. Ja powiem panu, że ta rozmowa za każdym razem się tworzy w trakcie programu, bo taka też jest idea tego programu, żeby ona tworzyła się na żywo, a nie była założona od punktu A, B, C, D. Kiedyś liczę na to, że raz dostanę zestaw pytań przed audycją, żebym mógł się przygotować. W moim przypadku się nie uda, ale może gdzie indziej. Tak na gorąco. Gdzie indziej będzie taka możliwość. Andrzej Brachmański, radny klubu Zielone 2020, był dzisiaj gościem rozmowy. Dziękuję bardzo państwu. Mam nadzieję, że nie wysłuchali państwo tego z chociaż odrobiną zainteresowania. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.